Najlepsza kawa? Oczywiście, że po irlandzku. Siemanko z baru Sztok Polska. Wasz łysy mieszacz melduje się na stanowisku i zapraszam na kolejny odcinek drugiego sezonu 50 sztosowych koktajli. Zakładam, że jesteście po niedzielnym obiadku, mielony z buraczkami wjechał jak petarda i przyda wam się deser. Płynny deser, pobudzający deser, czyli właśnie Irish Coffee. W czasach, kiedy koktajle wymyślano na potęgę, irlandzka whisky przechodziła ogromny kryzys. Dlatego też w podręcznikach barowych, zwłaszcza tych starszych, nie znajdziecie wielu klasyków właśnie na tym alkoholu. Jednym z takich klasyków jest właśnie Irish Coffee. Zakładam, że jest to najpopularniejszy koktajl bazujący na tym alkoholu, a co fajne i przyjemne, ma też swoją ekstra historię. Ojcem tej receptury jest Joe Sheridan, który pracował na lotnisku Foyne Port niedaleko miejscowości Limerick, oczywiście w Irlandii. A trzeba wam było wiedzieć, że to lotnisko, teraz już zamknięte, było w czasie II wojny światowej prężnie działającym lotniskiem cywilnym, takim lotniskiem przerzutowym, gdzie samoloty sobie przylatywały, tankowały, ludzie czekali na kolejne loty, taki międzylotnisko. Historia głosi, że w 1943 roku jeden z samolotów pasażerskich, który właśnie wystartował z Foyne Port, musiał zawrócić po przebyciu ponad połowy drogi, a to z powodu awarii. A więc zmarznięci, zmęczeni i wiecie, generalnie przemęczeni pasażerowie czekali na kolejny lot właśnie w Foyne Port. To wszystko widział szef Joe Sheridan, bo faktycznie był on szefem kuchni restauracji na lotnisku, który powiedział sobie, no nie, tak nie może być, musimy coś z tym zrobić. Dlatego nie czekając długo stworzył tą kawowo-alkoholową mieszankę, którą zwieńczył słodką śmietanką i oczywiście obdarował wszystkich pasażerów, a ci wcześniej smętni, smutni, przerażeni, jakby nagle nabrali kolorków i zaczęli rozmawiać ze sobą i śmieszkować. No Joe po prostu uratował wtedy ich dzień. I to jest właśnie piękno barmańskiego zawodu. Spragnionych napoić, głodnych nakarmić, smutnych pocieszyć, a awanturujących się pożegnać. Kochani, historia jest tak piękna i smakowita, że nie ma co czekać, tylko zaparzyć tę naszą irlandzką kawusię. Irish Coffee to głównie koktajl budowany. Oczywiście potrzebne nam będzie do tego odpowiednie szkło, odpowiedniej grubości, żeby nam nie pęcło temperatury. Wszak to kawka na gorąco. Ja mam tutaj koniakówkę. Nie dlatego, że nie mam szklanki do hot toddy, ale tak, nie mam szklanki do hot toddy. Ale słuchajcie, w tym też będzie wyglądało pięknie. Dlatego po kolei wlewamy wszystkie składniki. Najpierw odmierzone około 100 ml gorącej wody. To jest jakieś 90-95 stopni. Następnie mam podwójne espresso, taki podwójny strzał aromatycznej kawki. Zapytać się, dlaczego najpierw wlewam wodę, a potem kawę, a nie na odwrót, jak to zazwyczaj się robi przy americano? Powiem wam, bo to super wygląda na kamerze. Mając naszą kawusię, oczywiście trzeba ją dosłodzić, dlatego mam tutaj takie dwie kosteczki trzcinowego cukierku, które sobie delikatnie wymieszam. Ale zapytacie, co to za Irish Coffee bez Irish? No właśnie. Dlatego też irlandzka whisky 40 ml wlatuje do środeczka. Tutaj już nam temperatura spadła, więc alkohol nie będzie nam nadto parował. Ja sobie to jeszcze wymieszam. Sprawdzimy sobie tak zwany balans. Wyśmienita mieszanka już teraz, ale najważniejsza część, czyli słodka śmietanka. Co zrobić? Oczywiście możecie ją sobie zblendować, zmiksować, natomiast uwierzcie mi, że shaker zrobi swoją robotę. Dlatego do shakera wlewamy jakieś 40 ml słodkiej śmietanki. I naturalnie bez lodu.
energicznie wstrząsamy jakieś 10 sekund. Śmietanka jest już ubita. Pozwolicie, że ja sobie pozwolę wspomóc łyżeczką. Generalnie chodzi o to, żeby znalazła się na szczycie. Może nie jestem mistrzem Irish Coffee, ale za to robię dobre. Mamy fajną warstewkę, oczywiście ta śmietanka już nam się odwarstwia, ale oto jest Irish Coffee ode mnie specjalnie dla Was. A jak smakuje? Kochani, no cóż ja mogę powiedzieć, jak ten klasyk może nie być klasykiem, jak jest po prostu przepyszny. Ci, którzy lubią pobudzenie, gorące koktajle, jeżeli jesteście zziębnięci, smutni, zmęczeni i chcecie odrobinę kalorii, to jest Wasze rozwiązanie. Moi drodzy, ja z całego łysego serduszka bardzo Wam dziękuję za Waszą uwagę. Pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie, w sensie subskrybujcie tutaj łysą głowę, komentujcie pod filmami, oglądajcie więcej filmików. Jeżeli chcecie więcej wiedzy, no to książka Koktajle alkoholowe, nie tylko Aperol, cały czas jest dostępna. Link w opisie. Do następnego mieszania.